Cześć, z tej strony Michał z kanału Robię Strony. Film, który oglądasz, to zapis zakończenia sezonu VFR. Zorganizowaliśmy go w ramach wirtualnego Aeroklubu Polskiego. Pomysłem na ten zlot było przelecieć z Warszawy do Lublina. Ja startowałem z Sobieni, ponieważ byłem lekko spóźniony i chciałem dogonić resztę pilotów. Do przelotu wykorzystałem samolot Piper Cherokee 180 od A2A Simulations i muszę powiedzieć, że sprawdził się on wyśmienicie, nie sprawiał żadnych problemów. Zlot był niesamowitym przeżyciem, ponieważ stawiło się na nim ponad 10 pilotów. Warto też wspomnieć o tym, że wśród uczestników zlotu Wirtualny Aeroklub Polski rozlosował specjalne nagrody, m.in. kubki, koszulki czy laminowaną mapę paszport. Myślę, że tego typu latanie VFR z mapą na nogach, online, z kontrolą i z tyloma innymi pilotami znajdującymi się gdzieś koło nas jest kwintesencją latania online, m.in. na sieci WACI. Jeśli jeszcze tego nigdy nie próbowałeś, myślę, że warto poświęcić czas, być może wakacje, ferie, na poczytanie o tym w internecie, zdobycie odpowiedniej wiedzy i później już w praktyce spróbowania swoich sił, chociażby na sieci WACI i w zlotach Wirtualnego Aeroklubu Polskiego. Dla mnie niesamowitym wirtualnym przeżyciem było lądowanie praktycznie po zmierzchu w Lublinie. Zresztą zostawiam Was na ten fragment samych z muzyką. Myślę, że spodoba Wam się klimat, jaki panuje podczas tego podejścia do lądowania. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, pozwalam na wodę z dekontrolowanej lotniska w Lublinie. Uczymy do 1800 stóp i oczekuję na końcu. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, wykonuj się na to bardzo nieoczywiście. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, dziękuję jako numer 2 za pozostałe wstępu z własnym separatem zostałem na 3/4 zakręt w Polsce. Rozumiałem, za lądującą cestą 3/4 zgłoszę prostą Sierra Papa Mike, Sierra Tango, dzięki. Sierra Papa Mike, Sierra Tango, wjazd kierunku 1203, wersja 207, lądować i pan. Zapraszam na kolejne filmy. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, Michał.